Cześć, nazywam się Aleksandra Dziergowska, jestem studentką 5 roku politologii. Dzisiaj mamy właśnie egzamin magisterski, na który za chwileczkę będę wchodzić. Wchodzę jako druga osoba, więc jak możecie się domyślić, bardzo się stresuję. Nie wiem, czy to, co powiem, będzie miało sens. No zresztą, proszę się nie przyjmować, na najwyżej państwo nie stają. Jeszcze staniesz. Bo na się. Jak już to zacznę, to pójdę. Ja też. Płacz będzie albo śmiech. Boję się. Co się uczyłem? No, bo dzisiaj moja współlokatorka, zobaczycie, jak ona poleci z tematem właśnie wchodzi. Tytuł mojej pracy to destrukcja psychiczno-moralna człowieka w okultyzmie na podstawie artykułów periodyku Nie Mówicie Się. PRL w krzywym zwierciadle na przykładzie wybranych filmów Stanisława Berei. Demografia Rosji w latach 91-2011 w kontekście polityki wewnętrznej Władimira Putina i Milosa Jelcyna.